Ileż można czekać? Hej, 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 witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Marvolo, a to jest StarCraft 2 Wings of Liberty. Witajcie, moi drodzy. Dobrze, słuchajcie, cóż tutaj ostatnio działaliśmy, mianowicie odwiedziliśmy port Marlaka, gdzie mieliśmy się spotkać z jednym z gości, który miał nam pomóc z rozszyfrowaniem tego adiutanta Konfederacji. Słuchajcie, koleś chciał nas wydymać po prostu, ale jednak udało nam się go przy użyciu twardych argumentów przekonać do tego, żeby nam jednak wydał tego adiutanta. Jak się okazało, ten adiutant ma bardzo poważnie obciążające męska dowody na to, że to on stał za atakiem zergów na co? Jak ta planeta znowu się nazywa? W każdym bądź razie chodzi o tą planetę, na której zergowie pojmali Kerrigan. Obecnie nie pamiętam, jak ona się nazywała. Dobrze, moi drodzy, mamy tutaj jakieś badania chyba dostępne, a więc sprawdźmy. Mamy coś? Tak, mamy. Co my tu możemy? Statek naukowy. Nową sieczkę, która... A, ja znam je. One były bardzo przydatne w pierwszej części StarCrafta. Mamy też kruki. Wiecie co? Ja chyba jednak wezmę sobie kruki. Bo kruki są chyba nieco lepsze niż statki naukowe. Chociaż naprawia pobliskie jednostki mechaniczne. Napromieniowuje. Wykrywa. Także dobra, okej. Okay. Weźmy je. Jednak naprawa jednostek mechanicznych to jest to, co przemawia na ogromną korzyść tej jednostki. Dobrze. Dzisiaj zajmiemy się chyba kolejną misją z kryształu Ihan. To jeszcze kryształ Protosów, coś tu się dzieje. Dobrze, zajrzymy jeszcze do kantyny. Okej, i posłuchajmy wiadomości. Imperatorze, wiele napisano o tragicznych wydarzeniach na Tarsonis. Dokumentalne śledztwo Tilowskiego pod tytułem Świt Imperium twierdzi nawet, że obalił pan Konfederację, zapewniając upadek Tarsonis. Słyszałem już te teorie spiskowe. Fakty są takie, że zergi zaatakowały Tarsonis taką chmarą, że żadna siła we wszechświecie nie zdołałaby ich powstrzymać. To był straszliwy dzień. Film Tilowskiego ukazuje pewne korzyści płynące z unicestwienia przez obcych skorumpowanego rządu, którego obaleniu poświęcił pan całe życie. Zginęły wtedy miliony, a pan śmiesz mówić, że to było wygodne? Owszem, walczyłem przeciwko Konfederacji, ale nie dla własnej korzyści. Kiedy przyszło mi wziąć na siebie ciężar władzy, zrobiłem to, ale tylko po to, by zapewnić przetrwanie naszego gatunku. Wstrząsające słowa samego Imperatora. Za chwilę. Zerglingi uczulone na sok cytrynowy. Kaczka dziennikarska czy nowa superbroń w walce o przetrwanie ludzkości? No dobra. Okej, pogadajmy z Tykusem. Muszę to wiedzieć. O co poszło tobie i Mekskowi? Przecież kiedyś gruchaliście jak dwa gołąbki. Myślałem, że Mengsk będzie reformatorem. Walczyłem u jego boku do czasu inwazji na Tarsonis. Wtedy posunął się za daleko. Wykorzystał zergi do tego, by wymordować całą planetę. Mengsk zostawił Kerrigan na pewną śmierć, bo ośmieliła mu się sprzeciwić. Wtedy się wydało, że Arcturus to takie samo dno i zgnilizna jak cała ta Konfederacja. A niech mnie.
Ty to potrafisz dobierać sobie znajomych, Jimmy. Dobrze. Zetnijmy jeszcze do zbrojowni. O, możemy pogadać sobie ze Swanem. Ci cholerni najemnicy wciąż używają sępów. Dasz wiarę? To cholerstwo, to jeżdżąca trumna, nawet jeśli nigdy do ciebie nie strzela. Uważaj, Swan. Sam już nie pamiętam, ile razy mój stary sęp ratował mi skórę. Nie zamierzam słuchać, jak wyśmiewasz się z tak klasycznego pojazdu. Klasycznego pojazdu? Pewnie można go tak nazwać. Oczywiście, większość ludzi lubi motocykle, które nie wybuchają pod nimi po zamarznięciu uszczelek. I takie, w których nie ma radioaktywnych wycieków z akumulatora. Ale co tam? Kogo to obchodzi, skoro to klasyk, co? Ale nikt nie lubi przemądrzalców, Słon. O, miny. Się tutaj pojawiły pajęcze miny. Dobrze je lubiłem. Świetne są. Niezłe rozruby potrafiła taka mina zrobić w pierwszej części gry. Jak tu z hajsem stoimy, moi drodzy, mamy 155 tysięcy. Możemy tutaj co nieco poprawiać. Na co by się tutaj zdecydować? Dowództwo orbitalne. Tu mamy... A, to już kupiłem, dobra. Wiecie co? Chyba wygląda na to, że... No, będziemy dużo tych goliatów używać. Tutaj są jednak świetne jednostki. Dobrze, weźmy to. I poprawmy też ich zasięg. Nie widzę przeszkód. Goliaty jednak robią robotę, kiedy są dobrze użyte. Dobrze, zetnijmy jeszcze na mostek. Dobrze, tutaj Matt nic nie ma do powiedzenia, ale okej. Czas, aby znowu zajrzeć do kryształu Ihan. Co my tu mamy? Teraz, mój przyjacielu Raynorze, musisz zobaczyć wizję przyszłości nadświadomości. Zagłada mojego rodzaju i wszystkiego, co znamy. To nas czeka, jeśli Kerrigan umrze. Dobrze, a więc lecimy. Nie mam ochoty oglądać żadnych wizji nadświadomości. Ale jeśli Kerrigan jest w to zamieszana, muszę to wiedzieć. W odległym, mrocznym świecie protosi stoczą ostateczną bitwę. Zgromadzą swych bohaterów i zbiorą wszystkie siły i zginą bez strachu. Ale mimo wszystko zginą, a moje zergi zostaną niewolnikami hybryd. Wszyscy pochylą czoła przed potęgą upadłego. Bracia Protosi, wysłuchajcie mnie. Nastał ostatni zmierzch. Galaktyka płonie. Terran już nie ma. Teraz stoimy naprzeciw cienia, ale skoro tak ma być, stańmy razem w tym strasznym momencie. Entaro Tassadar! O, dobrze. Zaczynajmy. O co chodzi? Zostanę odkupiony. Zabici wrogowie? My się broni do ostatniego Protosa. Hello. Czyli co, ile damy rady, tyle damy rady i tak czeka nas zagłada? No bez jaj. Dobra, spróbujmy tutaj coś z tego wykrzesać, chociaż nie wiem, czy cokolwiek się da. Krypta jest gotowa. Osłaniaj nas, gdy będziemy zachowywać wiedzę dla przyszłych pokoleń.
nie mogą popełnić tego samego błędu, co my. O, to już takie przygotowania nawet idą. Ale w każdym razie Protosi są nieźle przygotowani do tej obrony. Dobra. Tylko co ja tu mogę? To sobie poprawmy. Dobra, jeden koleś mi się... Ale nie, ty jesteś... Nie ten koleś. Zgromadziłem resztę naszej wielkiej floty. Pojawiasz się w samą porę, admirale Ulum. Kiedy wróg wzbije się w powietrze, będziemy potrzebowali twojej pomocy. No dobra. Nie wiem, o co tu chodzi, ale spoko. Nie ma innych pojazdów tutaj? Tylko te, one są takie średnie. Wtedy mogą atakować tylko i wyłącznie jednostki latające. Co niekoniecznie mi pasuje. Dobra. Zergi wypełniły swoje zadanie. Moje hybrydy są tego dowodem. Teraz ostatni z Protosów wypełni swoje zadanie. Umierając. Niezbyt miło to zabrzmiało. Dobra. Ty koleś, zbuduj tutaj... To chociaż nie wiem, czy to cokolwiek da. Obawiam się, że naszych wrogów może być po prostu zbyt wielu. Niewystarczająca ilość minerałów. Jestem tu, w mroku. Dobra. Tworzymy co się da. Atakowana. Idą. O, tak mocno. Zróbcie tu z nimi porządek. Za honor. Odpowiedzialność. Wracam do służby. Jestem tu. Spójrzmy sobie tutaj Archonta. Zergi atakują na flankach. Musimy szybko zareagować, inaczej obrona przyczółka padnie. Uuu, co to jest? Wiem, że to jest ultralisk, ale... Jakiś taki ogromniasty. Scalanie. Jestem tu, w mroku. Ulepszenie zakończone. No dobra, zobaczymy, jak długo damy radę się tutaj bronić. Mhm, nie podoba mi się to. Wracam do służby. Przeprowadzimy rekonkwistę Ajur. Jestem tu, w mroku. Zablokować ich tu na tym moście. Dobra. No spoko. Jestem tu, w mroku. Gdzie teraz uderzą? Tutaj. Wracam do służby. Otchłani zionie chłodem. Jestem tu, w mroku. Dobra, tworzymy. Siły. Niewystarczająca ilość minerałów. Trudno tak. Usunę demony z przeszłości. Niszczy ci. No i ładnie poszło. Jestem tu, w mroku. Tak jest. Wracam do służby.
Usłucham wezwania. Dobrze. Jestem tu, w mroku. Na razie się jeszcze trzymiemy. Odpowiedzialność mnie przygniata. Jestem ci całkowicie... Undara Manakai. Skąd teraz uderzą? Ua, hybrydy. Tego nie lubimy. Wszystko zostanie odtworzone w moim imieniu. Ujrzyjcie mój najwspanialszy twór. Się zawahać. Dobra. Zostanę. Na razie zrobiliśmy 141 zergów. Chwała pierworodnym. Dobra, nie wejdą głębiej. Dobrze. Na razie się tu nieźle bronimy. Zostanę odkupiony. Z cienia przychodzę. Wykrywam wielką aktywność zergów w ich skupiskach uli. Przygotować się na atak! Z której strony pytanie tylko? Czy że stąd uderzą? Wracam do tutaj. Z cienia przychodzę. Nie, zniszczyć ich. Tu? Oła. Dobrze. Baza jest atakowana. To tutaj. Dobra, ruszać. Z cienia przychodzę. Ale kurde, takie ataki zergów? Zniszczyć ich. Nasze promienie otchłani są gotowe do akcji. Odłączyć inhibitory pryzmatu i skoncentrować baterie na hybrydę. Zniszczyć ich. Kroczę ścieżką honoru. Dobrze jest. Nasza służba nie ma końca. Jesteśmy ostrzami Ajur. Jestem tu, w mroku. Otchłani zionie chłodem. Tak jest. Szozak Moknul. Wykonaj.
wykorzystaj moje umiejętności. Jestem tu, w mroku. To nie najgorzej, nie najgorzej. Później znowu tworzymy rocznych templariuszy. Pytanie tylko, z której strony teraz nadejdą hybrydy i zergowie. Jestem tu, w mroku. Na razie idzie nam całkiem nieźle. Jesteśmy jednością z ciebie. Odpowiedzialność mnie przygniata. No i zobaczymy. Jestem tu, w mroku. A, tu mamy, że przez 14 minut musimy bronić tego archiwum. No dobra. To jest chyba archiwum, nie? Na wiele na to wskazuje, że tak. Jestem jądrem ciemności. Jestem tu, w mroku. No, okej. Spokojnie tworzymy kolejne oddziały. Baza jest atakowana. Uderzyć. Da, jest. Okej. Jestem jądrem ciemności. Jestem tu, w mroku. Kroczę ścieżką chłoną. Dobrze. Z której strony teraz nadejdą? Tutaj. Się gromadzą. Jak widać. Jestem tu, w mroku. Jesteśmy jednością z cieniami. Rdzeń pryzmatyczny aktywny. Ruszać. Nie wolno nam się zawahać. Tak jest. Nakieruj światło, Aju. Dobrze jest. Baza jest atakowana. Baza jest atakowana. Z cienia przychodzę. Coraz częstsze są te ataki. Niszczyć dziadów. Z cienia przychodzę. Ta jednostka niesie zemstę. Pięknie. Strach za kul i nog. Służę póki co. Z cienia przychodzę. Dobrze jest. Szukasz naszych usług? Zwracasz się do mnie? Mrok wije się. No nieźle, mamy już 50 jednostek. Peradak Gural. Mamy pełną moc. Cienia przychodzę. Nasberu Unhadar. Każda ręka zwraca się przeciwko wam.
Nawet ziemia pod waszymi nogami nosi ziarno waszego zniszczenia. No nie, 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 medusy. Nie ze mną te numery. Służymy Ives z cienia. Wracam do skutku. Wow. Jutra może nie być. Zwracasz się do mnie. Korzystaj moje umiejętności. No, to mi się podoba. Nasperu Unadar. Jestem tu w mroku. Pięknie. No, słuchajcie. Gnojki nie mają szans. Chwała jest wieczna. Jeszcze tak potężnej armii nie miałem. Jestem tu w mroku. Jestem jądrem ciemności. Tak jest. Wracam do służby. Jestem tu. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Dodatkowe pylony. Dobra. W związku z tym, ty koleś. Baza jest atakowana. Skryć się w cieniu. Rozpocząć tu budowę. Zmiażdżyć przeciwnika. Przyzwać dodatkowe pylony. Chwała pierworo... Usunę demony z przeszłości. Jestem jądrem ciemności. Wyraź swą wolę. Dobra. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Oj, słuchajcie, mamy taką siłę. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. To jest największa armia, jaką kiedykolwiek miałem przyjemność kierować. Dobra. Ja w ogóle mam maksa. Dobra, potrzebnie te pylony budowałem. Też 200 jednostek to jest... Szozak mok. Max. Tak jest, zrobić z nimi rozruben machen. Tak jest, nie dać się. Uwaga, stąd idą. Przeprowadzimy rekonkwistę Ariur. Zniszczyć ich.